pewny. Pani się skarżysz? A ja pewnie do żalenia się więcej mam powodów. Jakaś szpilka. Gdzie tam szpilka? Jakiś rożenek, bekasa by na nim upiekł. Z biednego kapelusza wlazł mi w szyję. Gdyby nie mój kołnierz podniesiony, byłby mnie przebił na wylot. Karkiem ruszyć nie mogę. Już panu szpilki szkodzą. Pewnie, że szkodzą, kiedy kolą. Cieszcie się panie swoimi włosami, czarne czy białe, rude czy żółte, ale nie przypinajcie waszych perukarskich pakietów ostrymi szpilkami, które zagrażają życiu podróżującego obywatela. Ja żadnych perukarskich pakietów nie mam. Fiszuję pani. Ale się zmoczyłam nogi. Ja nie zmoczyłaś nogi, kiedy ja ją na ręku wyniosłem. Takież więc moje być muszą? Nie do tańca pewnie. Ach, wyniosłeś mnie pan na ręku i dziękowałam. Trzy razy dziękowałam i dziękuję jeszcze. Ale niekoniecznie oporządzić się trzeba. Zapewne. Oporządź się pani. Pan będzie przecież tak grzeczny na damie, ustąpić się spokoju. Gdzież się mam ustąpić? No gdzie pan chcesz, byleś tu nie był. Deszcz leje jak stebra! Kto grzeczny znajdzie radę na wszystko. Byle tylko trochę dobrej woli, trochę grzeczności. Wszakże pan masz parasol. I pod parasolem mam stać jak bocian na jednej nodze. Póki się pani nie przebierzesz, to jest niby do wschodu słońca. O, proszę pani, to przechodzi granice grzeczności. W potrzebie mogę zamknąć oczy. Nie jestem ciekawy. To być nie może. Zawołajże mi pan przynajmniej tę kobietę, która nas tu przyjęła. Tej kobiety nie ma. Wołałem, krzyczałem, wyjechała pewnie baba mamy tyle. Kominem, prawda? Stary koncept, a nie bardzo grzeczny. Gdybyś nie pan chciał, znalazłby się pewnie. Przepędzilibyśmy przynajmniej na dwie troje. Ale pan na damy nie ma już żadnych względów. To się prawdziwie nie godzi. No ależ. Proszę pani, gdzie się mam szukać tej baby?